No więc tak, pierwsze jedziemy. Klepka. Klepka kojarzy mi się z graniem na jeden kontakt. Klepka, nie wiem, no często, tyle. Często myślę, że więcej nie trzeba na ten temat mówić. Daniel Kraska często gra z klepki? Różnie. Lubię też przytrzymać sobie piłkę, więc to nie jest tak, że zawsze z klepki, ale staram się dużo grać z pierwszej. Umiem. Mózg. No, na boisku na pewno trzeba myśleć, nie? Używać głowy. Więc to pojęcie mózg na pewno należy do... A jak trener powie, że na mózgu dzisiaj gra Daniel Kraska, to co to znaczy? Znaczy, ja na mózgu nie gram, ale to jest chyba środkowy pomocnik, od którego zależy, jak drużyna gra. No, coś w tym stylu. Samograj. Samograjki to są buty. Fajne buty, w których przychodzi nowy kolega. Znaczy, nowy kolega. Przychodzi kolega z zespołu w nowych butach i mówi się, że same będą grały, więc to samograjki. Ale nie pokazałem jeszcze. A jak mówi się na przykład, że Pep Guardiola przejmuje samograje. To co to znaczy? Czyli przejmuje dobrą drużynę. No to wydaje się, że o to chodzi. Czyli ma bardzo dobrych zawodników w drużynie i wydaje się, że będą sami grali, nie potrzebują trenera. Powiedz Daniel, grałeś kiedyś w takim zespole, który można by nazwać samograjem? Nie. Wydaje mi się, że trener jest potrzebny jednak, więc dobry trener na pewno ustawi lepiej tych samograjków. Dropsztyk. No, dropsztyk to kiedyś, z tego co pamiętam, bramkarze często posługiwali się dropsztykiem. Wykopywali tak zwaną piłkę, odbijając od ziemi. Wykop, daleki wykop, dropsztyk. No i to tyle chyba. No, chociaż nie jest to łatwe uderzenie technicznie, ale do zrobienia. Posadzić kogoś na tyłku. Posadzić kogoś na tyłku. No, czyli kimś zamieszać tak porządnie. Kilka razy przełożyć, jak to robił Radowicz. Najlepiej w naszej ekstraklasie. Bardzo mi się to podobało. Potrafił kogoś położyć 2-3 razy z zakosem, więc to jest trochę takie ośmieszenie przeciwnika. Daniel Kraska często kogoś sadza na tyłku? Czasem się zdarzy, chociaż staram się raczej grać właśnie piłką i... Wiadomo, jeżeli to nie wyjdzie, to wtedy dostaje się nieźle. Po tyłku, więc trzeba uważać też z tym i nie przesadzić. Na pewno przyjemny zwód. Przyjemny, bardzo przyjemny. Taki uśmiech od razu wywołuje na twarzy.